Witaj. Dziś zajmiemy się dokumentacją związaną z instalacjami elektrycznymi. Wypełnianie formularzy i rubryk nie należy do przyjemności, dlatego tak niewielu z nas lubi papierkową robotę. Warto jednak pamiętać, że w zawodzie elektryka brak dbałości o dokumentację może mieć bezpośredni wpływ na życie lub zdrowie potencjalnych użytkowników, ale i nas samych. Elektryk musi dbać o bezpieczeństwo, a więc również przywiązywać szczególną wagę do przepisów i dokumentów. Przepisy poznaliście już w prezentacji multimedialnej, teraz zajmiemy się dokumentacją. Zaczniemy od dokumentacji technicznej, z którą zapoznajemy się przed przystąpieniem do konserwacji i napraw instalacji elektrycznej. Do tej dokumentacji należy w szczególności opis instalacji, opis ochrony przeciwporażeniowej, wykaz materiałów oraz plany i schematy. Zatrzymajmy się przy planach i schematach. Na podstawie planu instalacji elektrycznej określa się na przykład trasy przewodów. Schemat instalacji elektrycznej przedstawia obwody instalacji i wzajemne powiązania między nimi. Znajdują się tam także występujące w instalacji urządzenia zabezpieczające, liczniki i odbiorniki energii elektrycznej. Schemat instalacji elektrycznej może mieć charakter ideowy, rozwinięty, montażowy lub opisywać oprzewodowanie. Teraz zajmiemy się dokumentacją, którą należy wypełnić po przeprowadzonych pracach konserwacyjnych. Warto zauważyć, że zakres i forma dokumentacji technicznej w zakresie konserwacji zależy od typu instalacji oraz określonych wymagań podmiotu zarządzającego obiektem, w którym znajduje się instalacja elektryczna. Zgodnie z opracowaniem przegląd i kontrola instalacji elektrycznych i instalacji urządzeń piorunochronnych w budynku magistra inżyniera Andrzeja Boczkowskiego Stowarzyszenie Elektryków Polskich, sekcja instalacji i urządzeń elektrycznych 7 maja 2013 roku. Każde sprawdzenie odbiorcze lub okresowe instalacji elektrycznych powinno być zakończone protokołem z przeprowadzonych sprawdzeń, oględzin, pomiarów i prób. Protokół z pomiarów i prób powinien zawierać nazwę firmy wykonującej pomiary i numer protokołu, nazwę i miejsce zainstalowania oraz dane znamionowe badanych instalacji obwodów, urządzeń i aparatów, rodzaj pomiarów i prób, nazwisko osoby wykonującej pomiary i próby, datę wykonania pomiarów i prób, spis użytych przyrządów i ich numery, szkice rozmieszczenia badanych instalacji, obwodów, urządzeń i aparatów, tabelaryczne zestawienie wyników pomiarów i prób oraz ich ocenę, dane o warunkach przeprowadzenia pomiarów i prób, szczególnie ważne przy pomiarach uziemień, wnioski i zalecenia wynikające z pomiarów i prób, wnioski i ustalenia wynikające z pomiarów i prób. W przypadku instalacji elektrycznej w przedsiębiorstwach i obiektach użyteczności publicznej konieczne jest prowadzenie książki kontrolnej przeprowadzonych prac konserwacyjnych. Dokument ten służy do rejestracji przebiegu robót oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich realizowania. Dokumentować należy dwa rodzaje zdarzeń. Takie, które mogą pomóc w weryfikacji wykonanych robót oraz takie, których stwierdzenie po zakończeniu prac byłoby utrudnione lub niemożliwe. Z zapisów powinny wyraźnie wynikać kolejność i sposób wykonywania robót. Każdy wpis powinien być oznaczony datą i podpisany przez osobę dokonującą wpisu. Osoba, której wpis dotyczy, powinna potwierdzić zaznajomienie się z jego treścią, wpisując datę i podpisując się. Dotyczy to każdego wpisu w książce. Uwaga! Za właściwe prowadzenie książki kontrolnej odpowiedzialna jest osoba kierująca wykonaniem robót konserwacyjnych. Odpowiedzialność ta dotyczy również stanu książki oraz właściwego jej przechowywania. Innym istotnym dla elektryka dokumentem jest protokół z wykonania prac konserwacyjnych, który potwierdza wykonanie konserwacji instalacji elektrycznej. Pamiętaj, że protokół z wykonania prac konserwacyjnych jest ważnym dokumentem, który należy przedstawić podczas kontroli w przedsiębiorstwie dotyczącej np. bezpieczeństwa, stanu budynku i tym podobne. Ponadto protokół potrzebny jest w przypadku ubiegania się o ewentualne odszkodowanie od ubezpieczyciela budynku. To już wszystko w tym materiale. Zapraszam Cię teraz do dalszej części kursu.